Na miejscu są zastępy Straży Pożarnej nie tylko ze Śremu i Poznania, są też jednostki z Gostynia czy Pleszewa. Akcja jest trudna, bo w tej stercie śmieci jest, jak mówią strażacy, po prostu wszystko, w tym mnóstwo materiałów palnych. Po Binkowie, sąsiednim sołectwie położonym na wschód od Pyszącej, jeździ teraz wóz strackiej jednostki chemicznej z Krzesin. Właśnie ci strażacy sprawdzają powietrze w domach. Wyniki nie są złe, ale mieszkańcy i tak są zaniepokojeni. Burmistrz Śremu mówi, że gmina nie jest w stanie na własną rękę usunąć tej hałdy śmieci, która płonie już, powiedzmy to, po raz kolejny szósty raz. Firma, która zwiozła te materiały do Pyszącej, praktycznie zniknęła. Samorząd liczy tutaj na pomoc rządu. Czy jest na nią szansa? Zapytamy wojewodę, który jedzie właśnie do Pyszącej. Przyjechałem tutaj, żeby na miejscu dokonać pewnego rodzaju rekonesansu, chociaż oczywiście temat jest znany. Jestem na bieżąco informowany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przez pana burmistrza. Odbyliśmy coś na kształt posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, gdzie otrzymałem bardzo taki profesjonalny meldunek wszystkich służb, które są tutaj zaangażowane, zdiagnozowanie sytuacji. W tej chwili Państwowa Straż Pożarna stara się poradzić sobie z tym problemem, a jako, że to są bardzo profesjonalni ludzie, to oczywiście z tym problemem sobie poradzą, ale jest pewna kwestia dotycząca sprzętu i to jest oczywiste, że przy takiej pracy oczywiście sprzęt się zużywa, potrzebny jest kolejny sprzęt, więc w związku z tym robię wszystko i mam nadzieję, że to się zakończy powodzeniem, bo jestem pewien, że na miejscu za niedługo pojawi się sprzęt wojskowy, czyli Wojsko Polskie udostępni swoje zasoby. Myślę, że to pomoże Państwowej Straży Pożarnej, żeby sobie z tym problemem poradzić, bo z punktu widzenia wojewody najistotniejsze jest zdrowie i życie, bezpieczeństwo mieszkańców, stąd też moja wizyta tutaj.